Roman Szymański, no już tak naprawdę kilkadziesiąt godzin przed galą KSW 53. Po pierwsze spytam o zmianę rywala. Jak Roman Szymański zareagował na nowego rywala, niepolskiego rywala, Filipa Pejcia? Witam wszystkich. Jak zareagowałem? No wiesz, no zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ma kontuzję i wypada, dają ci nowego przeciwnika. Myślę, że Filip bardzo fajnie, na plus nawet doświadczenie i tak dalej. Bardziej po jego stronie niż po stronie Mateusza. Nie wiem, no, normalnie. To spytam, jak w tym trudnym okresie pandemii twoje przygotowania? Wiesz co, no wiesz, tak jak każdy mógł, tak trenował, ja też. Później już ta pandemia, gdzieś te sale pootwierali się, skończyła, także już trenowałem normalnie na sali, nie? Bardzo mocna robi się ta kategoria lekka. Schodzi do niej choćby Borys Mańkowski. Ty z tyłu głowy masz takie poczucie, że może kilka walk. Mateusz Gamrot, wiemy, że będzie powoli kończył swoją przygodę z KSW, że kilka walk i ta szansa na walkę o pas jest możliwa? Wiesz co, dzisiaj to ja z tyłu głowy, z przodu głowy i z tyłu głowy mam Pejcia i co będzie dalej, to jest na drugim planie zupełnie i nawet o tym nie myślę. Naprawdę o tym nie myślę. Gala w studiu, bez kibiców. Czy to duża różnica? Wiesz co, tam jest kilku kibiców z tego co wiem, symboliczna ilość. Ja już się na takiej gali miałem okazję bić na Live in Studio. No jest na pewno to inne doświadczenie, jest trochę inaczej niż na wielkiej hali, gdzie jest mega klimat i mega to lubię. No i taka zmiana, nie? Trochę widać było, że Roman Szymański wychodzi z innymi, może inaczej, na innych płaszczyznach, bo widać, że kanał na YouTubie, że otwierasz się tak jakby chcąc pokazać kibicom życie zawodnika nie tylko na krótki okres przed walką, ale też pomiędzy tymi, w tych długich przerwach między pojedynkami. No tak, kanał został stworzony głównie na potrzeby takie, żeby kibic mógł mnie poznać od takiej strony zupełnie cywilnej, zwał jak zwał, żeby to nie były tylko treningi, tak jak to jest w social mediach naszych na bieżąco, czy tutaj, że widzimy się od gali do gali, rozmawiamy, wywiad, tylko żeby kibic mógł poznać mnie jako osobę, gdzieś tam jako człowieka. W ten sposób też bardziej zbliżyć się do tych ludzi, pokazać im siebie, przedstawić, jak to wygląda tak naprawdę.